Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny, 27 odcinek, tak myślę, z Gothica 2 Noc Kruka. I jak już pewnie mnie słyszycie w tym nowym mikrofonie z Trust Stars, możecie mnie chyba trochę inaczej słyszeć, ale zwiększyłem czułość głosu do 10, maksymalnie, ja chciałem do 10 decybeli, żebyście mnie mogli w miarę słyszeć, bo jeżeli miałbym na przykład do... Czekaj, sprawdzę sobie głośność, chyba dobrze słychać grę. Zaraz sobie to sprawdzę. O, dobra. Myślę, że teraz wszystko dobrze i... możemy ruszać w dalszą drogę. Ja bym teraz zabił tego kamiennego dziwaka, który się tam szwenda. Tylko jak jego zdejmę, powiedzcie mi, to jest raz. No coś bym musiał zrobić po prostu. Odwalić coś głupiego, żeby po prostu mi to wyszło. Dlatego ja mimo wszystko będę ryzykował. W ogóle co mam do zjedzenia z maną? Ognisty korzeń, ogniste ziele, niebieski bez. Dwie ostatnie miksturki many. Coś jeszcze na manę? O, piwko. Gin. Nie, ogólnie jeszcze mleko, wino. No to ja mogę w stanie pokonać tego kamiennego głaza. On tam czeka na mnie. O, idzie. Ogień na niego nie działa! Bez jaj. O kurde, i on już mi pół życia zabrał. Dobry, dobry. Nie. Nie, dobra. Twardy bydlak. Ciężko ogólnie z nim będzie to wszystko. Czekaj, on się zbugował. Ty, poszedł sobie. On idzie z powrotem po mnie. I ja nie mogę. No porażka, serio. Myślałem, że ja go od razu ubiję. Dobra. Sorki za tą muzykę. Dobra, czyli mogę z nim walczyć. O, mam już na niego taktykę dobrą, w miarę. Dobra, ja bym się teraz wycofał i wypił sobie coś. Ja już mam na niego plan, to ja go ubiję. Spokojnie. Teraz sobie wypiję trochę miksturek. Ja już go ubiję, zadbam o to, żeby jego po prostu stopa już zamilknęła. O, odszedł sobie, to tym lepiej dla mnie. Tylko wolałbym znowu się tam zbliżyć. Po prostu, żeby było miejsce na walkę. Czekajcie. O, dobra, chociażby już tutaj. No chodź tu, chodź tu. Kozaki. Kurde. Kurde, no bydlak mocny. Ciężko, ciężko. Naprawdę jest bardzo ciężko ogarnąć tego bydlaka. Dlatego ciągle muszę podbiegać tu i pić mikstury i najróżniejsze rzeczy jeść, żeby po prostu tego ciula ubić. No jak go nie ubiję, to ja nie wiem, co ja sobie zrobię. O, trzeba szybko reagować i robić uniki. No chodź. Dobra, ja bym teraz wolał się wycofać. Będę się co chwilę tak wycofywał. O cholera. Teraz mi nie wyszedł skok. Dlatego muszę się z nim tak bawić.
Dobra. Pięknie. Pijemy, pijemy wszystko. Wyjadamy serek. Zaraz ubijamy znowu tego. O, odszedł sobie. Teraz z powrotem. O kurde. To było już groźne. Bym sobie teraz trochę odszedł. I bijemy typa. Dobra. Zaraz go ubiję, zaraz go ubiję. Spokojnie. Jest! O! Jest, mamy wszystkie ornamenty. Dobra, ja pierdzielę. Co to było? Masakra totalna. Ale udało się. Wyleczymy się już tak. Matko i córko. Dobra. 10 minut żem na to zmarnował. Ale najwyżej wytnę ten fail, żeby po prostu to jakoś skrócić ten czas rozgrywki. I teraz po prostu muszę stąd jakoś się, nie wiem, ulotnić. Muszę znaleźć sposób na ulotnienie się. Słyszę wilki. To tyle. Ja sobie zapiszę jeszcze, bo bodajże jakby miało mi się coś jeszcze gorszego stać, to ja bym sobie tego nie darował. O, pełzaczki. To ja je mogę wybić bez problemu. Chodź tu, come on. Zrobiła dobry unik. Zniszczę cię i tak. Dobra, poszło. Poszło dobrze. Tu kolejny niebieski bez. Ja nie wiem, muszę sobie znaleźć jakiś skrót, żebym mógł się... Fuck! Nie, tylko nie ten wilk! Nie, dobra, ja tam nie idę. Ja tam nie idę. Dobra, pomyliłem się, jednak tam jest niebezpiecznie. Sorki, że się tak wydarłem. Ale wiecie. Bierze mnie normalnie. Ja chcę stąd wydostać się bezpiecznie. A to jak... To jak tego dokonam, to już kurde, to już wszystko jest w moich rękach. Ale no ja boję się trochę. Bo ja się jeszcze boję trochę. Że normalnie mnie to coś zabije, cokolwiek to było lub nie było. Ale mnie zabije, no. Czekaj, wypiję sobie, zjem sobie trochę. O, ile mam tych krzaków. Krzakenów. Tu mamy dziki. Dobra, tam jest warg, to znaczy, że już jest niebezpiecznie. Wpieprzaj te bezy. Smacznego. Już tam są wilki. Dobra, wszystkie już widać się palą na mnie. Chodźcie, chodźcie. No tam jeszcze jest szkielet goblin. Kurde. Co? Szkielet? Daw. Czekaj, może jakoś ich minę. Chcę ich minąć po prostu. A jak nie, to będę spieprzał. Gdzie popadnie to po prostu. Fuck. Szkielet. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Po prostu uciekam i się nie zastanawiam. Jezu! Jak mnie te szczypce wystraszyły, kurde. Jest, jesteśmy już w domu. Dobra. Ja pierdol. Ja chyba przejdę na zawał kiedyś. Tak mi się coś wydaje. Matko. Nie, dobra, jesteśmy już bezpieczni. Woohoo! Tak, no to teraz możemy już się szykować na prawdziwą akcję, panie i panowie. O, goblinek. Dzień dobry.
Dobra. Dobrze idę, bo chcę się teleportować. Chcę użyć teleportów. Jest, jest, wszystko mamy. Teraz tylko do dzieła, zrobić to co trzeba i możemy się teleportować. Statki, że czasem się przybliżam do mikrofonu, ale po prostu skoro teraz mam mikrofon oddzielnie i słuchawki, to po prostu no czuję się ten rytm i emocje w czasie rozgrywki, więc wiecie. No to teraz idziemy na ten teleport. Teleportujemy się tam, gdzie trzeba, otwieramy portal i pewnie coś się jeszcze ciekawego może wydarzyć, więc dzisiaj właściwie od następnego odcinka już możemy zacząć mówić, że zaczynamy przechodzić dodatek Noc Kruka. Więc za chwilę się zrobi to, co trzeba i będzie gites. Dobra, ja się już mogę teleportować. Badu! Super. W sumie super, że mnie tutaj tepło. Otwieraj te drzwi. Ciekawe, kto je za mnie zamyka. To mnie najbardziej zastanawia. Okej, jesteśmy już tu na miejscu. Mamy już wszystkie ornamenty i... O, może z Kronosem pohandluję. Powiedz... Dobra, co ja tam mogę sprzedać? Pałki, sierpki. Ma to zostawiam oczywiście. Wow, jakiego laga na chwilę dostałem. Co jeszcze mogę takiego bezużytecznego sprzedać? Kość goblina, w sumie tak, mogę to sprzedać. A ile jest teraz? Za ile chodzi? To gówno? Za 10, aha. Skóra dzika, wilka. Nie, to sobie zostawię. Coś jeszcze mogę bezużytecznego sprzedać? O, łodyga zielska. Co jeszcze? O, grabie mogę sprzedać. O, skórzane mieszki mamy. To fajnie. Dobra. To my już możemy iść do Nefariusa. W ogóle dostałem level up? Nie. Ale za chwilę możemy dostać, więc ja bym to wykorzystał bardziej na nauczenie się języka pradawnych, bo mam, patrzcie, ile mam tabliczek. No trochę mam, ale wiecie, tu mamy łuczników, życia, magii razy dwa, broni jednoręcznej, dwuręcznej, więc naprawdę... O, jeszcze siły jest, to już w ogóle fajnie. Dobra, Nefarius, proszę. Jeśli chodzi o level up! Tak, znalazłem je. To naprawdę wspaniale! Teraz mamy je wszystkie. Pozostaje je tylko połączyć. Musimy zjednoczyć nasze siły, by ponownie połączyć ornamenty w pierścieniu. Proszę, to trochę złota w podzięce za twą pracę. Hajs się zarabia. Trzy stówki. Dobra, idziemy za Nefariusem. Czekaj, ja bym sobie zapalił światełko. Dobra. Możemy za nim iść. Włączę sobie caps locka, żebym mógł sobie za nim iść, ale nie no, teraz to będzie epickie. Zaraz zobaczycie, co się stanie, więc uważajcie, bo już za niedługo wkroczę w ścieżkę misji z dodatku Noc Kruka i będzie tak zajebiście awesome, że normalnie grać się będzie chciało. Dobra, idziemy sobie dalej za Nefariusem. Epicko to wygląda, idę sobie za magiem wody. Światełko sobie świeci i wszystko jest gites. Jutro będzie odcinek z Ryzena, żebym to jakoś mógł podzielić, bo wiecie. Nie będę nagrywał 5 filmów na dzień, 4 już to już takie maksimum. Jeden informacyjny i 3 ewentualnie jakieś dobrane filmiki z moich serii po odcinku, żeby to jakoś było urozmaicone. Dobra, pan Nefarius nas dalej prowadzi. My sobie idziemy takim wolnym tempem. Nawet go nie wyprzedzamy. To jest o tyle dobrze. I zaraz zobaczymy, co się... O, magowie się zebrali, czyli najpewniej rytuał będzie. Bo zawsze jak ktoś się zbiera w grupie, to zawsze jakieś dziwne rzeczy się dzieją. A teraz odejdź. A teraz odejdź. O Boże, Nefarius mnie rozwalił. A teraz odejdź.
Dobra, oni tu jakieś czary mary odpieprzają. No chyba dlatego ten amulet świetlika nawalał. Ognika, świetlika, co ja pieprzę. Kurde, fajniej, że się bawią. Nie wiem, co to w ogóle ma znaczyć, co oni odwalają. Może jeszcze się tak o kilka kroków cofnę. Dobra, wali mnie to. Wali mnie to, co wy tam patrzycie. Hej, ty. A to się zabawimy. Czary, mari, tatara, tatara, rarara. O, ale zrobiście, dostaję takie moce, że normalnie zreć mi się chce. Ornament został złożony. Skoczyłem sobie i już. Katsenka. Powinieneś umieścić je w portalu. Idź do Saturasa po złożony pierścień. O Boże. Wtedy, miejmy nadzieję, portal się tak, otworzy. Ma się otworzyć. Nie macie nadzieję, tylko się to otworzy. Kurde, nie, jaka beka. Normalnie. Miksir. Tak, masz mi nauczyć tego języka. Teksty pisane w języku wieśniaków traktują zwykle o sprawach przyziemnych, pracy, miłości, zaopatrzeniu czy żywności. Język ten był powszechnie wykorzystywany w mieście. Tak więc będziesz w stanie zrozumieć większość tekstów, które tam znajdziesz. Dobra. Tak, naucz mnie języka wieśniaków. Sprawdź swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że pisma budowniczych nie stanowią już dla ciebie zagadki. Zagadki! No. Znasz teksty pisane w języku wojowników, dotyczą zwykle wojny i broni. O tak. Nauczysz się wielu przydatnych rzeczy. Ile? 10? Pogrzało cię? Dobra, mamy już ten podstawowy język wieśniaków. Wow! O kurde, ale bosko. Ale teraz będziemy namaszczeni. Maną, życiem, wszystkim. Nie potrafię tego przeczytać. Aha, to jest drugiego stopnia, czyli to, co jeszcze nie umiem. Dobra, ale to nie zmienia faktu, że po prostu... Awesome epic. Świetnie, nie. Teraz taką podęgę czuję. Podęgę, kurde, jak ja to powiedziałem. Dobra, teraz idę po ornament. Ty. Daj mi pierścień. Daj mi pierścień. Otworzę portal. Dobrze. Jako nowy członek naszego bractwa zasługujesz na ten honor. Zasługujesz? Ale cały czas czekam na wiadomość od Watrasa. Wyruszymy, gdy ją otrzymam. Aha. Mam dla ciebie wiadomość od Watrasa. O, fajnie. Proszę. Bardzo interesujące. Weź ten pierścień. Spotkamy się przy portalu. Będę tam na ciebie czekać. Jeśli Nefarius ma rację, portal otworzy się, kiedy tylko umieścisz tam pierścień. Oh yeah. Dobrze, mamy jakiś pierścień od Saturasa. Ozdobny. A to nie wiem, na co mi. Dostałem chyba ponoć jakiś pierścień. Nie wiem, w dupie to mam. Idziemy, tak czy inaczej. Otwieramy portal i przechodzimy na drugą stronę świata. A może i mocy? Nie wiem, tego nie wiem. Tego nikt nie wie. Tyle wiem, że w końcu już nudy nie będzie w Gothicu, tylko sama epickość. Dobrze, idziemy już tam. Jesteśmy już na miejscu. Wszyscy czekają z niecierpliwością, aż zaraz nałożymy po prostu... A ja mam jeszcze 5 punktów nauki, to ja je wykorzystam. Zatem... Czekaj, Riordian. Do ucznia ognika. Tak, to możesz mnie nauczyć. Badum! Kabum! Wielka moc! Teraz twój ognik będzie w stanie... Możesz mnie jeszcze czegoś... Wszystko? Yeah, motherfucker. Już mój ognik wszystko umie. I wsadzać mi do ptaka. Co? Co ja powiedziałem? Dobra, nieważne. Open the door, bitch.
Sezam się otworzył! Dobra. I dobra, co mogę powiedzieć? Wiecie co? Ja bym przeszedł tam na ten portal, ale chyba w następnym odcinku. Tak, ja bym tak zrobił, więc dlatego zakończymy już ten odcinek, zanim przejdziemy w następnym odcinku na portal. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go, myślę, że wam się spodobał z tym mikrofonem. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie!